Witam serdecznie, Anna Kalinowicz. Gabryś, hej. Witaj. Czy mogę mówić do ciebie Arab, bo chyba wszyscy tak do ciebie Możesz, mówią. jasne. Będzie nam wygodniej. Powiedz mi, ty od ponad 3 lat trenujesz już tak sam dla siebie, tak? Tak, i dla duszy. Czy teraz, jeżeli przygotowujesz się do walki, jest różnica między treningami dla samego siebie, dla formy, dla kondycji, dla lepszego samopoczucia, a teraz dochodzi jakby dodatkowy czynnik, który dla niektórych jest presją, tak? To, ażeby wygrać walkę, no bo po to chyba się staje do walki, tak? No, różnica w treningu rekreacyjnym, nawet jeśli trenowałem 6 dni w tygodniu, a przygotowania w tej chwili to jest mega w ogóle inny wymiar obciążenia. I jeśli miałbym to robić bez motywacji, jaką jest po prostu ta walka 14 października, to bym po prostu tego nie robił. Rekreacyjnie i technicznie bardzo się przyjemnie mi trenowało. A teraz jest ciężko, ale motywuje mnie ta walka i nie jest dla mnie jakimś mega, mega obciążeniem psychicznym ta walka. Nie miałem za bardzo takich podłamań, że już nie chce mi się, albo nie chce mi się tam zdrowo jeść, odcinać z niepotrzebnych rzeczy i tak dalej. Dosyć fajne i ciekawe doświadczenie. Czyli jak twój rywal jest na ciasteczkach, tak? Ty tych ciasteczek nie jadasz, rozumiem, na razie. No nie wiem, jakie on jada ciasteczka. Ja zielonych ciasteczek nie jadłem już 4 lata. No, powiedz mi jeszcze, bo tak, z jednej strony kibice, tak, i fani chcą takich walk, tak, bo wiadomo, walka jest walką, wy skupiacie się na tę chwilę na walce, natomiast prywatnie i zawodowo związani jesteście z muzyką. I dochodzimy do takiego absurdu troszeczkę, bo z jednej strony fani chcą takich walk, a z drugiej strony, kiedy włodarze dają te walki, z kolei narzekają, że tak, że może to troszeczkę za mały wymiar sportowy, że to nie są sportowcy z krwi i kości. Co ty sądzisz na ten temat? Wiadomo, takie przysłowiowe free fighty są robione po to, żeby przyciągnąć widza. Więc jeśli doszłoby, załóżmy, do walki na polskiej gali kiepski kontrapaździoch, to by było najlepsze pay-per-view na świecie, prawda? Więc chyba. To może jest pomysł na kolejną walkę. No, albo nie wiem, Kaczyński kontra Tusk i tak dalej, nie? Ja myślę, że ty powinieneś zająć się promotorką. No, mam dryk czasem do realizacji wizji, ale jestem zbyt leniwy czasem. Ale w każdym razie dążę do tego, że ludzie zawsze będą narzekać, a potem i tak to obejrzą, nie? Wszyscy cisną, załóżmy, bekę z bonusa BGC, a i tak sprawdzą jego walkę. Wiesz, o co chodzi? Więc dla mnie nazywaniem tej walki free fightem nie jest niczym, przez co miałbym być smutny, dlatego że to ściąga ze mnie jakieś tam brzemię i presję, że muszę się super pokazać, że muszę idealnie tańczyć na nogach i tak dalej. Fajnie, okej, może być to dla mnie freak, mi to nie przeszkadza, wiem, że i tak obejrzycie tą walkę, a ja wiem, że dam dobrą walkę. Ja uważam, że to też działa tak troszeczkę. Uważam, że tacy ludzie jak wy, tak, też są potrzebni, jeżeli chodzi o sporty walki, dlatego że w pewien sposób jest to naturalna reklama dla sportów walki, tak? Wy użyczacie tutaj swoich twarzy, a dodatkowo też mobilizacja szkolenia jakichś tam umiejętności, które są na poziomie amatorskim, tak? Czy nie do końca? To znaczy tak Czy mamy. dziwne pytanie zadałaś, jakby sama sobie odpowiedziałaś i mam powiedzieć tak? Jeżeli się zgadzasz z tą opinią, to jak najbardziej. Tak? Dobrze, wobec tego nie będziemy cię już zatrzymywać w takim układzie. Pewnie śpieszy się na media trening, więc życzymy dobrej walki i na pewno taką nam dacie. I z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich waszych fanów. Do usłyszenia, do zobaczenia.